nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w krajach Europy Zachodniej, takich jak Belgia, Francja, Szwecja, ale też wiele innych, powstały dzielnice, które można nazwać dzielnicami islamskimi, w których dominuje kultura islamska, wręcz czasami zasady wzięte wprost z szariatu, gdzie policjanci boją się zapuszczać i udają, że nie widzą tego, co powinni dostrzegać i na co powinni reagować, czyli naruszanie prawa właśnie w imię zasad islamu i świeckiego charakteru państwa. Niestety jesteśmy w czasach poprawności politycznej, która ma tak ogromną siłę, że elity polityczne Europy nie chciały przyjąć do wiadomości, że właśnie w ten sposób kształtowała się mozaika i pejzaż wielu europejskich miast pod wpływem kultury multikulti, która wyznawała zasadę, że nie ma znaczenia, z jakiego świata są przybysze, ważne, żeby funkcjonowali w obszarze cywilizacji europejskiej, a na pewno przyjmą liberalne wartości tamtego zachodniego świata. Wiemy, że tak się nie stało. Wiemy, że narasta, można powiedzieć, swoista rewolucja kulturowa w pewnych obszarach miast, choćby w Paryżu, ale też w innych miastach francuskich. Każdy, kto tam był w pewnych dzielnicach, mógł się o tym osobiście przekonać. Ale co najważniejsze z tego wypływa, to fakt, że jest to podglebie dla radykalnego islamu, dla ludzi, którzy odrzucają nie tylko europejski system wartości, ale odrzucają każdą inną kulturę, każdą inną religię jako tą złą i są gotowi ginąć dla Allaha i mordować ludzi, którzy mają inne przekonania, inne wartości, w tym mordować chrześcijan. No, można powiedzieć, że o tym przecież przekonują się chrześcijanie każdego dnia na świecie. Są dane, z których wynika, że co 3 dni jest ktoś mordowany z tego powodu, tylko że jest chrześcijaninem. Najczęściej dzieje się to właśnie w krajach kultury islamskiej. Nie ma tak na dobrą sprawę na świecie żadnego państwa islamskiego, gdzie chrześcijanie mają swobodę zachowaną wyznania i mogą normalnie funkcjonować w przestrzeni publicznej, chyba że mamy do czynienia z państwami, gdzie jest jakiś despota, tak jak to było za czasów Saddama Husajna, czy Kaddafiego w Libii, bądź Asada w Syrii, ale wiemy, że te państwa bądź upadły, bądź są na etapie rozkładu, jak w przypadku Syrii. Wszędzie na ich miejsce przychodzą systemy władzy, które swoje wartości, aksjologie czerpią bardziej lub mniej z islamu i kończy się to zawsze źle albo jeszcze gorzej dla chrześcijan. Popatrzmy, co się dzieje z chrześcijanami w Mosulu, co się dzieje chrześcijanami w Syrii, wszędzie tam, gdzie wejdą radykalni islamiści. I wracając do Europy, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ludzie, którzy czerpią swój system wartości i motywację do działania publicznego z radykalnej interpretacji islamu, stanowią bardzo poważne zagrożenie we wszystkich tych miejscach, w których te, można powiedzieć, dzielnice islamskie funkcjonują, bo badania prowadzone na przykład przez telewizję BBC, miałem okazję takie czytać, ale też przez inne wiarygodne, miarodajne ośrodki badań opinii publicznej na Zachodzie, pokazują, że niemała część osób zamieszkających te dzielnice akceptuje agresywne, w tym z użyciem przemocy, działania w obronie islamu. Około 1/3 brytyjskich wyznawców islamu opowiada się za wprowadzeniem szariatu jako prawa obowiązującego wbrew prawu publicznemu. Niemała część tych ludzi akceptuje, czy z sympatią na przykład odnosiła się do zamachów, do jakich dochodziło również na terenie Europy z użyciem przemocy, mordów, o których media co jakiś czas donoszą i które głęboko przeżywamy. Więc jednym słowem, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tworzenie tego rodzaju dzielnic, gdzie dominuje właśnie ludność odwołująca się do islamu, gdzie są przyjęte inny system wartości, inne zasady kulturowe niż w cywilizowanej i w sensie mającej swoje podstawy w chrześcijaństwie
Europie, no wszędzie tam jest miejsce, wylęgarnia dla tego rodzaju radykalizmów, które przybierają postać zamachu. I mamy konkretne miejsca, bo też panie ministrze, gdybyśmy teraz takim językiem sportowym mogli powiedzieć, ocenili powiedzmy starcie pana premiera Orbana i kanclerz Merkel, no to jednak tutaj na punkty wygrywa pan Orban, bo popatrzmy, do czego doprowadziła ta polityka, polityk Willkommen, prawda, że mamy konkretne miejsca, mamy 6 sierpnia na przykład, to akurat to było w Belgii, ale 26 lipca w berlińskim szpitalu doszło do strzelanin, potem we francuskiej Normandii, w Ansbach 24, w Monachium 22 lipca to 18-letni uczeń mający niemieckie, irańskie obywatelstwo, tego typu czyny. Bo ciekawa rzecz, teraz na przykład jak jest taka informacja o takim ataku terrorystycznym, to nie podaje się na początek, jak do tego doszło i ile nawet ofiar, tylko czy terrorysta był islamistą, czy nie był. To też jest znak jakiegoś czasu, prawda? No, widzimy bardzo intensywną akcję propagandową w części mediów zachodnich, zwłaszcza niemieckich, które usiłują rozmywać to podłoże tych zamachów, które właśnie czerpie z radykalnego islamu i starają się pokazać to jako pewne zjawiska zwykłej przestępczości, które nie mają z tym większego związku. W każdym razie nie mają one też związku z polityką rządu niemieckiego, otwarciem się na uchodźców. No przecież fakty mówią same za siebie. W większości tych wydarzeń związanych z zamachami uczestniczyli bądź bezpośrednio w sensie sprawczo, bądź też pośrednio w sensie przygotowania również uchodźcy, czyli wśród terrorystów, którzy dopuścili się zamachów, w trakcie których ginęli Europejczycy, mieszkańcy państw europejskich, w tym również i Polacy, bo na przykład dwie Polki we Francji, udział mieli również uchodźcy, którzy ostatnią falą przybyli do Europy i radykalizowali się na obszarze Afryki Północnej. O tym mówiła część racjonalnie myślących polityków również w tych krajach starej Unii Europejskiej, ale byli oni przekrzykiwani, nazywano ich oszołomami, czy też wmawiano im, że łamią polityczną poprawność, no ale wychodzi... Halo, halo, coś nam tutaj nałącza. Halo. O, tu już dobrze. Wychodzi prawda na jaw i wiemy, że to oni mieli rację. I rzeczywiście w tym sporze o pomoc dla tych, którzy przeżywają cierpienie na skutek konfliktów w północnej Afryce, zderzyły się dwie wizje. Jedna pani kanclerz Merkel, która opowiedziała się za otwarciem granic i wpuszczeniem milionów tak zwanych uchodźców do krajów Unii Europejskiej. Z drugiej strony wizja premiera Orbana, który temu jako pierwszy stanowczo się sprzeciwił, miał odwagę powiedzieć nie kanclerz Merkel i powiedział, że to jest droga donikąd, to jest droga do rozpadu tak naprawdę Unii Europejskiej, to jest droga do rozmycia naszej kultury i stworzenia gigantycznego zagrożenia, które będzie narastać terrorystycznego wobec właśnie radykalizacji części tych wyznawców islamu, którzy przyjmują tą wersję agresywną, którą można znaleźć w Koranie i wierzą głęboko w te poglądy, są gotowi mordować innych i sami wysadzać się w powietrze. No i nie ulega żadnej wątpliwości dla ludzi myślących, że właśnie wizja, przed którą przestrzegał rozwoju wydarzeń premier Orbana, potwierdza się, zaczyna się potwierdzać, bo to dopiero jest początek niestety tego procesu. I myślę, że w tym kontekście możemy też patrzeć na wydarzenia w Polsce, bo przecież przed wyborami premier Ewa Kopacz odmówiła współpracy premierowi Orbanowi, złamała tą Solidarność Wyszehradzką i wyraziła gotowość do przyjęcia uchodźców zgodnie z oczekiwaniami rządu niemieckiego. Wiemy przecież, że rzecznik pani premier Ewy Kopacz, rzecznik ówczesnego rządu, w pewnym przypływie takiej szczerości na antenie jednej z rozgłośni radiowych powiedział, że Polska pod rządami Platformy przyjmie, trzeba się chwilę zastanowić i to zapamiętać, każdą, podkreślam słowo, każdą ilość uchodźców. No, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Niemcy chętnie by nam to przysłali rzeczywiście każdą już ilość uchodźców w tym sensie, która byłaby możliwa do przyjęcia w Polsce i to nie, na pewno nie skończyłoby się na 7 czy 12 tysiącach, ale łączyłoby się z 100 tysiącami, czyli większą liczbą osób, bo nie radzą sobie całkowicie z tym problemem. Pani kanclerz Merkel ma gigantyczny z tym problem.
I zmiana rządu spowodowała, że to stało się niemożliwe. Zmiana rządów spowodowała, że na czele polskiego rządu stanęła też kobieta, reprezentantka nurtu patriotycznego, pani premier Szydło, realizująca politykę obozu Zjednoczonej Prawicy, realizująca politykę, o której mówił wcześniej w Sejmie prezes Jarosław Kaczyński, że nie zgodzimy się na wprowadzenie do Polski dziesiątków tysięcy ludzi, których tożsamości nie znamy, wśród których mogą znaleźć się terroryści, którzy mogą powodować wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków, którzy mogą wysyłać się w powietrze, mogą szantażować, którzy będą też ogromnym obciążeniem przy okazji naszego budżetu państwa. A jesteśmy gotowi i chcemy jako chrześcijanie udzielić realnej pomocy dla tych ludzi potrzebujących, którzy znajdują się w obozach uchodźców, tak, w terenach bezpiecznych wokół państw, gdzie toczy się ten konflikt, i z całą pewnością powinniśmy to robić właśnie w imię tych zasad dobrego Samarytanina, który, jak przypomnę z Pisma Świętego, gdy zobaczył rannego i zostawionego półżywego, przy drodze, tak, przy drodze, to pochylił się, udzielił pomocy. I zostawił go w gospodzie, prawda, a nie wziął go ze sobą do swojego kraju. I to jest właśnie, prawda, skoro Chrystus sobie powiedział, czyńmy podobnie, to tam postawa tego Samarytanina nie sprowadzała się, aby wziąć tego zranionego do swojego domu, czy do swojego kraju i do swojej wspólnoty i nadawać mu własną tożsamość, ale ona sprowadzała się do właśnie gestu solidarności wyrażającego się w opatrzeniu ran i w przekazaniu do miejsca bezpiecznego, jakim była gospoda, do czasu, aż wyzdrowieje. Tak, panie ministrze, przepraszam, no bo czas nas też jakoś tutaj goni, ale mówiąc jeszcze tak ogólnie, że jednak może intuicja tych, powiedzmy, cudzysłowie uchodźców czyni to, że oni czują, że u nas nie ma takiej opieki socjalnej, powiedzmy, jak w Niemczech, to jest raz, a po drugie pytanie, czy to nie jest jakaś taka pewna zemsta tego trzeciego pokolenia, czy drugiego, trzeciego raczej, bo wiemy, że kiedyś byli przyjęci, prawda, byli traktowani, no, różnie, powiedzmy dziadkowie czy ojcowie tych teraz młodych ludzi, którzy albo napływają, albo też tam się już urodzili, to bo to też jest socjologicznie skomplikowana sprawa. To prawda, znaczna część tych zamachów jest realizowana już przez osoby z drugiego, trzeciego pokolenia, no ale to tym bardziej jest dla nas argument, uczmy się na błędach innych, że socjalizacja i wprowadzenie do nurtu jakby naszej kultury i funkcjonowania społeczeństwa okazuje się w przypadku krajów dużo bogatszych, które wydawały znacznie większe środki i stać się było na więcej niż stać by było Polskę, niemożliwa. Więc wyobraźmy sobie sytuację, kiedy doszłoby do jakiegoś kryzysu gospodarczego i wzrostu faktycznie frustracji społecznej w tych środowiskach, w dzielnicach islamskich, no niestety można się obawiać, że ilość rozmaitych aktów agresji w tym zamachu terrorystycznym może istotnie wzrosnąć. No, my bądźmy mądrzy i uczmy się na cudzych błędach. Nie twórzmy tego rodzaju wielkich problemów w naszym kraju. Pomagajmy, owszem, ale roztropnie, też troszcząc się w imię naszych obowiązków o najbliższych, o rodzinę i o porządek, tak, porządek miłości. Mamy się naprawdę o kogo troszczyć już wśród naszego społeczeństwa, a pierw, jak to się mówi, patrzymy na tych, którzy są bliżsi, potem troszkę dalsi i dalsi i dalsi. Panie ministrze, także dziękuję za rozmowę w tej audycji. Ja mogę na koniec, jeśli ojciec pozwoli, powiedzieć jeszcze jedno. Proszę bardzo. Że w duchu właśnie takiej chrześcijańskiego wsparcia, sądzę, że też wielu członków Kościoła zbiera na tace, są przecież akcje dla chrześcijan, w szczególności w tych krajach, którzy są naprawdę strasznie prześladowani i jesteśmy tutaj zobowiązani do tej solidarności. Myślę, że będziemy to realizować również jako państwo, ale mogę też państwa zapewnić, że rząd pani premier Kopacz, rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pani Szydło. Polski, przepraszam, co ja mówię, proszę wybaczyć. Na szczęście już nie mamy tej pani Kopacz, ale jest pani premier Szydło. Tak. Mamy dzielną panią premier, a nie taką, która na kolanach przyjmuje wszystkie żądania płynące z Brukseli Donalda Tuska. Tak jest. Otóż rząd pani premier Szydło z całą pewnością nie zgodzi się na narzucanie nam polityki przyjmowania kolejnych uchodźców, a taką przygotowuje Bruksela. Więc możemy być tutaj spokojni. Pod tym względem Polska będzie bezpieczna.